Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Ja i Karim, który tutaj upuścił taką zabawkę. Ostatnio mu ona sprawiła, bo on lubi takie coś, że tak sobie chodzi i tak próbuje sobie tym ruszać po drodze, po asfalcie, czy też po podłodze w domu. Karimku, gdzie idziemy? Czekamy na mamę, która się zbiera i jedziemy na plac targowy. Jeszcze nie wiem, który, czy Piazza Rachowa. Chodź tu, Karim, pokaż się. A ty oczywiście się nie chcesz pokazać, tylko wypatrujesz tam czegoś na drzewach. Co tam znowu wypatrujesz? Co tam ciekawego znalazłeś? Co? Dobra, tutaj sobie będziemy spacerowali. No i czekamy na Anę i jedziemy na plac. Nie wiem, czy na Rachową w końcu, czy na który ten plac. Bo Anna mówiła, że jest jakiś plac też, który jest niedaleko nas tutaj, że może warto tam po prostu pojechać. Także zobaczymy. No i co? Zapraszamy Was na tego weekendowego vloga. Co masz, Karim, ciekawego do powiedzenia? Chciałeś coś tu poopowiadać, czy nic? Co tutaj ciekawego? Chciałeś coś powiedzieć? Karim, jakie miny robisz, poważne. Jaki jesteś poważny, dzić. No. Za czym tam wyglądasz? Chcesz tą zabawkę? Czekaj, dam ją z wózka. Chcesz tą zabawkę tutaj? Chcesz? No, chcesz czy nie? Pobaw się trochę, weź ją. Trochę potarmuś. Chodź tu, przejdziemy się chwilę i zaraz przyjdzie mama i jedziemy. No i co? Doczekaliśmy się. Idzie mama Anna tutaj, dołącza do nas, tak? Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, mówi ładnie. I co, jedziemy teraz? Na który plac targowy jedziemy? Na Rachowa? Nie, nie na Rachowa, to jak myślałem właśnie, na jakiś inny, nowy plac, tak? Piazza Bobocika. Bobocika, jak się nazywa? Piazza Bobocika, tam są bobo jakieś na tym placu. Dobra, Karim, to chodźmy do samochodu. Jeszcze nie byłem na placu Bobocika, nie wiem, gdzie to w ogóle jest. No i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Dojechaliśmy, jesteśmy w pobliżu tego Piazza Bobocika, ponieważ tu jest kawałek jakiegoś miejsca parkingowego, to zostawiliśmy samochód, no i przejdziemy się jakieś 150 metrów i jesteśmy już na placu, także dobrze, mamy siatki tam schowane w wózku, przygotowane na zakupy. Karim będzie jechał sobie w wózeczku, no a my co, tutaj przejdziemy się, musimy kupić jakieś warzywa. Ten plac jest oddalony 10 minut jazdy samochodem od nas, także Piazza Bobocika jest na pewno bliżej niż Piazza Rachowa, na którą jak jeżdżę, to przeważnie muszę 20 minut gdzieś jechać, drugie tyle, albo i nawet dłużej, jak są czasami korki, a korki lubią być nawet w Bukareszcie w weekend, także tak to wygląda. No i już obrócę kamerę, żebyście zobaczyli też, w jakiej okolicy jesteśmy. Tak, idziemy sobie tutaj, Karimowi się oczywiście podobają drzewa, na które wypatruję, no i tak wygląda właśnie okolica. O, i tam jest napisane Piazza Bobocika, także tutaj jest ten plac handlowy. A tam no to tak może z jakiegoś ukrycia coś gdzieś pofilmuję. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Po lewej stronie tutaj mamy Oszą. No i tak. A się śmieję, jak ja powiedziałem. Oszą, jak to się mówi? A nie wiem. W Polsce mówią różnie, Auchan nawet mówią. Auchan? Tak. Tak. Tak samo jak mówią na sklep Leroy Merlin, mówią Leroy Merlin. Co po niektórzy, no. Także tutaj się wchodzi właśnie do tego placu handlowego. Tak troszkę pofilmuję z ukrycia, żebyście zobaczyli. Może nie będą widzieć ludzie, że filmuję. No i co, tutaj jest właśnie plac. Jaki plac tutaj? Warzywa, owoce? Co tutaj mają jeszcze? Takie rzeczy. Zakupy zrobione na placu. Siatka taka cała. Niosę. Trochę ciężkie, bo tam jest tak, ziemniaki, cebula. No w ogóle dużo kupiliśmy takich rzeczy, ale ten plac tutaj, żeby kupić te warzywa, jakieś owoce, to jest taki malutki. Taki malutki, że tam w ogóle tylko kilka straganików. Także podchodziliśmy od jednego do drugiego, żeby coś wybrać. No i co, ale przynajmniej nie mieliśmy dylematu, żeby chodzić tak po Rachowej i szukać coś do kupienia. A tu Karim, który lubi koperek. Który lubi koperek, będzie chciał koperkował później, jak się naje, tak, że będą koperkowe bąki później. Dobra, przechodzimy na drugą stronę ulicy. Karimku, podoba ci się koperek? Widzę, że normalnie to jest najlepszy zakup dla ciebie, taki koper.
pobawisz się troszkę i tak dalej. Ale ma akwarium normalnie atrakcję. No dobra, zmierzamy już teraz do samochodu. Trzeba wracać pomału do domu. I myślałem, że pojadę jeszcze wymienić dzisiaj opony na letnie, ale po prostu będzie za mało czasu, bo muszę się wziąć też za gotowanie. Mam dużo wołowiny, z której będę robił różne dobre rzeczy, które zobaczycie. No i co, potrzebuję na to wszystko czasu, a gdybym pojechał teraz zmieniać opony, na pewno tam są kolejki i straciłbym dużo czasu, także nie, pojadę po prostu innego dnia, zwłaszcza, że mamy takie miejsce, gdzie można zmienić te opony i jest otwarte 24 godziny na dobę, także pojedziemy kiedy indziej. No i co, i tutaj już jest zaparkowany biały Jul, tutaj żeśmy go zostawili, dobrze, to nic, wsiadamy do auta i jedziemy. Dobrze, jesteśmy już w domu, to znaczy właściwie ja jestem na razie sam, ponieważ Anna poszła z Kariumem się przejść na spacer, a ja tutaj będę rządził w kuchni. Tak, mam przygotowane pokrojone mięso, wołowinę, będę ją mielił i zrobię kilka rodzajów mięs z tego, także zobaczycie. Pokażę wam tutaj, co kupiliśmy, tak? Leżą umyte zielenina, będzie się suszyła po umyciu, bo chcę później pokroić i zamrozić. To jest leusztan. Leusztan, czyli po prostu lubczyk. Trzy takie pęczki lubczyka, które kupiliśmy, bo bardzo lubimy i używamy dosyć dużo. Koperek. Ile tych koperków? Dwa. I pietruszka natka. Trzy takie pietruszki natki. Niech to sobie tutaj leży na blacie, niech się po prostu, niech trochę przeschnie, tak? No i co? Ja mam tutaj jeszcze kawę, ale pokażę wam, co będę miał do tej kawy. Doleję sobie troszkę mleczka, takie mleko bio, ryżowe, bez dodatków cukrów, także bez cukru, bardzo dobrze. Robiłem film na tamtym drugim kanale o cukrze, także jak coś, to zapraszam na Rafał Mora vlog i ten, zobaczcie, jak nalewam. Można nalewać tak drugą stroną po prostu tego kartona, nie wiem, czy to będzie widać, i wtedy nie narozlewacie sobie tego mleka, tak? Mi się wydaje przynajmniej. No, chociaż trochę się ulało. Dobra, nieważne, ale to dlatego, że trzymam kamerę i nagrywam po prostu, bo się poświęcam, robiąc tutaj vloga, gotując i tak dalej. I ten, wyjdę jeszcze na balkon, żeby tutaj zajrzeć na ten balkon. O, pokażę wam jeszcze. Zobaczcie, tutaj się schylę. Nie wiem, dobra, co u tej kamery, ale tak. Mamy taki koszyk. Tutaj wsadziłem tą cebulę, ziemniaki. I ten koszyk to Anna znalazła. Znalazła, ktoś go wyrzucił, zostawił po prostu taki koszyk przy śmietniku. No taki sam można kupić, po prostu to jest dobre. Umyliśmy to i jest z tak zwanego odzysku. Także co, dobry koszyk właśnie taki idealny na takie warzywa, na ziemniaki, na ten. Także wykorzystaliśmy, żeby go po prostu używać. No i co, ładna pogoda, około 20 paru stopni. Patrzę tutaj, czy nie widać moich podopiecznych z okna. Nie, musieli. Nie ma ich na placyku zabaw tutaj. Musieli pójść gdzie indziej, chyba na ten drugi plac zabaw. I oni jeszcze zostali wtedy w samochodzie chwilę, a nie zostawiłem kluczyki. No i powiedział, że zamknie auto i pójdą się przejść. Dobra, no to biorę się za czynności w kuchni. Jak coś będzie już zrobione na tyle, żeby ten, to wam pokażę. Pokażę wam, jakie tu są postępy w kuchni. Zmieliłem to mięso. Nie wiem, ile tej wołowiny tu było, ale dosyć sporo, tak? Chyba z 2 kilo może nawet. No, i jest zmielona. Zmieliłem razem z jedną, z dwiema właściwie cebulami. Półtorej cebuli, takiej dużej, pół pokroiłem i wsiekałem jeszcze, takiej drobno pokrojonej w miarę. Zmieliłem to mięso jeszcze z jednym pęczkiem natki pietruszki i z jedną główką czosnku. Dodałem jeszcze przyprawy, ale najpierw zmieniłem to jeszcze dwukrotnie, znaczy ponownie, tak? Ponownie. Dwa razy to było zmielone, żeby to dobrze tak się ten. Zobaczcie, co tutaj jest. To jest część tego mięsa zmielonego. Tam jeszcze będę dodawał jajko, bo będę robił takie mielone. Ale to jest bez jajka. Tutaj na dnie jest żelatyna, ona się rozpuści. Na wierzch dałem masła. To mięso jest doprawione. Zakręcę słoiki. Mam takie dwa słoiczki tego mięsa. Zakręcę je i będę je po prostu gotował do skutku. Tyle, ile będzie trzeba i będą takie. Na śniadanie już kiedyś robiłem taką też wołowinę, ponieważ mam jej dużo, to dwa takie słoiczki, ten, to fajnie to się rozpuści ta żelatyna, będzie taka galaretka
a masło, żeby to mięso nie było czasem takie suche, będzie po prostu też trochę tłuszczu. Także będzie fajnie. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, robię dalej, żeby ubywało tej roboty. Karim za mną przyszli na chwilę do domu, skorzystać z łazienki, poszli dalej na spacer, spacerować, niech spacerują, a my później pójdziemy wspólnie razem po południu. Powiem wam, że taka piekielna kuchnia tutaj się odbyła. Pierwsze co, to zrobiłem Karimowi takie upieczone warzywa. Tu ma batata i cukinię. To jest posypane tylko oregano, a ona posypała, bo powiedziała, że takie przyprawy dla Karima, to ona już sobie tam wybrała jakie. Ziemniaki, które ugotowałem i posmażyłem na patelni. Tutaj się gotuje jeszcze to mięso w tych słoikach. A tu zrobiłem mięso w sosie pomidorowym. Będzie widać? Musi być widać. Mięso w sosie pomidorowym, takie pulpeciki. I uwaga, co jeszcze? I tutaj dwa rodzaje mięsa takie zrobiłem. Jedne, jak widzicie, takie sznycelki podsmażone, takie w panierce, a drugie takie mięso upieczone w piekarniku bez niczego po prostu. Także no, trochę się tutaj działo w kuchni. Chciałem wam po prostu pokazać, jaki jest efekt końcowy. Idę teraz zanieść Ani jedzenie i ja też sobie chętnie zjem. Już jesteśmy po obiedzie, Karim się wyspał i idziemy teraz na metro, ponieważ jedziemy do parku Tineretu Lui. Bardzo fajny park. Nagrywałem tam vlogi też z tego parku ostatnio, także mieliście okazję zobaczyć. Jak nie widzieliście vloga, gdzie opowiadałem o naszym weselu, to właśnie go nagrywałem tam w tym parku. No i zobaczymy, jak tam będzie dzisiaj. Jest naprawdę ciepło, słonecznie, jak widać na załączonym obrazku. Ja idę w krótkim rękawku. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale sobie rękę trochę oparzyłem, jak gotowałem, taki czerwony ślad nad tą lewą brwią Any, bo są oczy Any tu tatuowane. No, także przypiekłem się, dotykając piekarnika. No, także tak to jest, ale trudno. No nic, idziemy teraz na to metro. No i Karimowi na pewno się będzie podobało w pociągu. Tutaj idzie Karim razem z Aną przede mną. Ona coś tam mówi, ale widzi, że nagrywam. Przestała na chwilę. Muszę jej spytać, co chciała. I proszę, jakiś szczęśliwy dzidź, który tutaj sobie siedzi w wózeczku. Ona idzie na chwilę jeszcze po coś do sklepu. Uwaga, czemu mama nie daje na hamulec? Czemu nie daje na hamulec? Czy na hamulcu? Tak, Karim, no. Czekamy na mamę, niech idzie coś tam kupić. Karim, czekamy na pociąg, zaraz przyjedzie. Nie wiem, czy go już nie słychać po prostu z daleka. Co to masz? Pokaż, co to jest. To jest kurczaczek? Pokaż, jaki kurczaczek masz tutaj. Wielkanocny normalnie. Easter. Nie? No, ten kurczaczek spadł z tego, co się... Z tej zabawki. Jaka zabawka, jejku. Dobra, no. Pokaż się tu, Karim. Tak, bawisz się? Ale się bawi, piszk. Dobra, czekamy na ten pociąg. Tak, level. Dojechaliśmy na poziom pierwszy. Wysiadamy teraz z metra i jesteśmy już w Tineretu Lui. Tak mi się przypomniało, jak kiedyś z Karimem wszedłem tutaj do parku i jeszcze mieliśmy tam taki stary wózek ciężki i nie wiedziałem, gdzie tu jest kolejna winda. Nie mogłem znaleźć i wyszliśmy po schodach, wyniosłem ten wózek. Tam szedłem właśnie do góry, niosąc ten wózek, a winda była tu i tu było napisane lift. Także tak to było. Dobra, wsiadamy. No i tędy się wysiada właśnie. Tam prowadzi gdzieś drogę główna, a tędy idziemy właśnie do parku. Proszę bardzo, doszliśmy do parku. Karimowi tu może się spodoba, bo są gołębie, to sobie poogląda. A ja też pofilmuję, żeby było coś ładnie. Co, Karinku? Zobacz, jakie gołąbki.
Podobają ci się takie? Gołąbki. Gołąbki, tak. Jak te gołąbki, które się je u nas w Polsce, tak. Takie gołąbki, dobra. Karim sobie tam pójdzie zaraz do nich, no. Karim, widzę, że ci się podobają gołąbki. Jak tu fruwają, jak... No i tutaj pan... Tak, nie uderzam nas. Panie karmił, dzieci karmiły. No, ty sobie je oglądasz, fajnie. I zobaczcie, to jest to, co wam kiedyś mówiłem. Tam gość na rowerze i on jeździ z głośnikiem. Po całym parku jeździ i gra normalnie głośnikiem. To jest jakieś niedowiary. Karim, jak ci jest? Jak ci jest, mój mały Karimku? Karim, idziesz za gołąbkami? Ty, zobacz, jak tu się pasą, jak tu jedzą ładnie. Zobacz, jak jedzą, Karim. Widzisz? Rzucisz im ziarenka? Tutaj pan zostawił kukurydzę, czy co to jest, nie wiem, jakieś proso. Widzisz, jak jedzą? I karetka, która tam przejeżdża. Kasza? Tak? Naprawdę? Taka kasza? My na to mówimy chyba proso w Polsce. Nie wiem. No, niech sobie jedzą. A ty oglądaj tu, Karim. Idziemy się trochę przejść po tym parku. Tam jest taka zjeżdżalnia przed nami, dmuchana. No i co? Poza tym tutaj, za chwilę wam pokażę też, wypożyczalnia jest rowerów, można sobie wypożyczyć. Karim idzie tutaj razem z nami za rękę. Wózek tam popchałem, niech sobie jedzie sam. A on będzie sobie z nami tutaj spacerował na dwie ręce. Tak, Karim? A tam jest właśnie kolejka do tej wypożyczalni rowerów. Napij się, Karim. Co to masz dobrego do picia? Wodę? Uważaj, nie zakrztuś się. Biedny mały piszk, no. Nie chcesz? Już wystarczy, dobra. Karimowi się spodobał piesek i sobie chciał go pogłaskać, no. Ale Karim to lubi chyba pieski. Trzeba będzie pomyśleć o jakimś. Tam w oddali słychać chłopaka, który gra na gitarze i prawdopodobnie po ukraińsku coś śpiewał, a tutaj idzie Karimek za mną na rączkach. Co to za jakieś chodzenie na rękach, Karim? Do wózka albo na piechotę, a nie na rękach. Fajnie to tak na rękach chodzić? Tobie to chyba, Karim, pasuje, widzę. Znaleźliśmy tutaj placek zabaw. Karim się będzie bawił, także już teraz was zapraszam na krótki film, jak to tutaj wygląda na tym placyku zabaw. Na razie widzicie Karima tam, próbującego sobie chodzić razem za mną koło takich lin, a za chwilę będzie dzić na huśtawce i nie tylko. Dobrze, czas już wracać z tego parku. Idziemy pomału na metro. Także, Karim, co tam masz ciekawego? Banana takiego małego, tak? Szczoteczka banan. No i co? Tam chłopak śpiewa. No i co?
ku wieczorowi. Jeszcze wam chciałem pokazać, jaki tam jest widok za nami, bo to jest wzgórze. Tam jest to wzgórze, na którym ja często bywam nagrywać vlogi. Bardzo ładnie tam jest, ale z wózkiem ciężko tam wyjść, więc nie wybieramy się teraz. Zresztą Karim spędził trochę czasu na tym placyku zabaw. No i tak po prostu tutaj na świeżym powietrzu, na łonie natury, pochodził trochę po trawie i tak dalej, i tak dalej. No, my wracamy teraz. Ona jeszcze poszła gdzieś szukać łazienki. Czekamy na nią chwilę, idziemy do metra i wracamy do domu. Pokaż się, Karim, jeszcze tutaj widzę. Pokaż się tutaj. Co to masz ciekawego? Coś ciekawego to masz? Widzisz się w kamerze? Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału Mora Family Vlog. Dzień dobry, jest ranek następnego dnia. Wczoraj to już właściwie nic takiego specjalnego się nie działo. A teraz idę z Karimkiem. Chodź tu, Karim, pokaż się. Pokaż się, tu widzę, jesteś? Tak? Idziemy się tutaj przejść chwilę, czekamy na Anę, bo ona jeszcze kąpi się i tak dalej. My sobie pospacerujemy w tym czasie. Jest niedzielny poranek, około godziny 9 rano. I wybieramy się teraz do farmacji Atei. Tutaj w Popeszci-Lordeni, niedaleko nas, ale podjedziemy kawałek samochodem, później jeszcze pójdziemy na chwilę do kościoła. No i co? I tak właściwie taki jest na tą chwilę plan. Dobra, Karim, chodź tutaj. Idziemy się przejść dalej. Pokaż się tutaj, Karimku, widzą. Co to? Buta chcesz zdjąć? Czemu chcesz zdjąć tego buta? Przeszkadza ci but? Wczoraj żeś tak rozpinał, bawiłeś się butem i go zgubiliśmy. Dobrze, że mama zauważyła, że nie masz buta na nodze i się wróciliśmy i znaleźliśmy. A teraz co? A teraz co? Widzę, że jesteś czymś poruszony. Chodź, idziemy spacerować. Byliśmy właśnie w tej farmacji Atei, a teraz idziemy do kościoła. Kościół katolicki, który tutaj jest w pobliżu naszym Popeszti-Lordeni. 3 minuty samochodem od tej farmacji Atei, także już teraz tam idziemy. Idzie Anna, idzie Karim. No i tutaj jest też kościół. Przed kościołem tutaj sprzedają jakieś warzywa, owoce po jednej stronie, po drugiej z samochodów, także taki jest też handel uliczny. Karim, jak ci się podobało w kościele, co? Jak tam było w kościele? Opowiadaj. Opowiadaj, mały piszku. Co to? Widzę, że opowiadasz. Masz jakieś wrażenia, przemyślenia i tak dalej, co? Karim? Chodź, idziemy do auta już. Już wróciliśmy z kościoła. Karim poszedł sobie spać, a ja idę sobie tutaj pospacerować. Będę chciał do was chwilę poopowiadać w takiej kwestii, którą gdzieś nawet tutaj poruszę. W temacie będzie napisane kilka słów o mojej rodzinie. I chciałem właśnie coś o nich powiedzieć, bo powiem wam w ten sposób, że nie pokazywałem moich rodziców, mojej rodziny, jak byłem w Krakowie. Czym to było spowodowane? Ja już teraz idę i drugi raz będę to powtarzał, bo mikrofony nie zadziałały. I teraz, żebym przypomniał sobie, co chciałem powiedzieć, tak? No tak jest, ale czym to jest spowodowane? Powiem wam, że ja będąc tutaj w Rumunii, jak nagrywałem, bo chcę nawiązać z jednej rzeczy do drugiej. Jak tutaj zacząłem nagrywać rodzinę Anny, bo oni się zaczęli pojawiać w tych filmach, też tak nie to było oczywiste od początku. Oni na początku nie chcieli, żeby ich nagrywać. Na początku nawet prosili, żebym nie nagrywał tam nic w ogrodzie, nie nagrywał różnych innych rzeczy na wsi. I ja to uszanowałem, no i po prostu nie nagrywałem, tak? Nie powstawały żadne vlogi. Dopiero minęło dużo czasu, aż to się zmieniło, ale nie było żadnej presji,
z mojej strony, o, proszę, bo chcę tu nagrać, chcę pokazać, jak wygląda rumuńska wieś. Nie, nie było. Po prostu wszystko gdzieś tak ewoluowało małymi krokami, krok po kroku. I na początku zapytałem się, no bo chciałem pokazać, zapytałem się Tatiany, chciałem pokazać, jak tu wygląda takie robienie grilla na wsi, to mogę tylko tego grilla tu sfilmować, nie będę was filmował. No to dobrze, grilla sobie sfilmuj. No i później gdzieś tak to mówię, wszyscy się zaczęli oswajać i z tym, że ja chodzę i nagrywam, że robię właśnie te vlogi, że sprawia mi przyjemność robienie tych filmów na YouTube'a. No i co? I gdzieś sami do tego przywykli, sami się do tego przyzwyczaili. I później im było raźniej do tego, żebym coś więcej pokazał, żebym coś ponagrywał jeszcze, jak ogródek wygląda. Później sami się zaczęli gdzieś tam pojawiać stopniowo przed kamerą. Najpierw Tatany, bo jest gdzieś tam najbardziej taki otwarty pod tym względem. Później gdzieś tam mama się przewinęła, siostry później, tak? Mimo, że też na początku nie pchały się do kamery, nie chciały gdzieś tam ten... Ale nikogo nie przymuszałem, nikomu nie mówiłem, że muszę tu nagrać ciebie, pokazać, jak wygląda siostra, jak wygląda mama. Nie, nie było żadnej presji nagrywania z mojej strony. Po prostu każdy gdzieś tam na jakimś etapie tego, jak ja prowadzę te kanały na YouTubie, jak nagrywam, robię filmy, no to był gotowy w pewnym momencie na to, żeby się pokazać właśnie w filmach, tak? No i tak to działało właśnie tutaj, jeżeli mówię o rodzinie Anny w Rumunii. I powiem wam, że jak ja byłem w Polsce natomiast, no to raz, że miałem ten czas gdzieś tam sprecyzowany, zaplanowany, nie siedziałem też cały czas w domu, miałem swoje jakieś sprawy i zajęcia, a dwa, że nie miałem tak tego czasu, żeby właśnie oswoić moją rodzinę z Polski, moich rodziców na przykład, do tego, żeby ich nagrać, żeby pokazać ich na YouTubie. Chciałem też, żeby to było może w jakimś innym momencie, żeby oni się pojawili, nie, że tak w domu, a oficjalnie to jest moja mama, to jest mój tata i tak dalej. Chciałem, żeby może gdzieś na mieście, żeby gdzieś może wspólnie pójść, może do jakiejś restauracji, może pojechać na wieś tam świętokrzyskie, gdzie jeździmy. No i wtedy w takim momencie po prostu ich gdzieś tam uwiecznić na YouTubie, na kamerze, tak? Może oni by się lepiej też swobodniej czuli, niż na przykład jakbym w domu miał filmować i od razu gdzieś tam wkraczać w ich prywatność, tak? Także no tak wychodzę z tego założenia. Wtedy po prostu brakło mi gdzieś tego czasu, żeby tak siebie oswoić z tą myślą, żebym ich nagrywał i ich właśnie, żeby się pojawili na YouTubie. Aczkolwiek mówiłem, że jak robiłem jakiś film tutaj, nawet chyba na ten kanał rodzinny, o babci robiłem film, tak? To mówiłem, że może jak pojadę do Polski, to ich pokażę i ten... Myślę, że kiedyś nastąpi taki moment, nastąpi właśnie taki dzień, ale to będzie raczej właśnie, no jak tam będę i jak coś się będzie działo, jak gdzieś wspólnie razem się wybierzemy i tak dalej, także ten. Co natomiast mogę jeszcze powiedzieć na temat moich rodziców, powiedzmy? Oni już są na emeryturze, od niedawna właściwie, tak, także już zakończyli pracę. Mój tata ma na imię Robert, ja mam na drugie imię właśnie po nim, Robert, i tutaj ludzie w Rumunii, ponieważ nie znają imienia Rafał, jak je wymawiają, to mówią je Rafał, czasami mówią Rafael, bo myślą, że to jest to samo, ale to nie jest to samo, albo też mówią Rafa, bez tego EU na końcu, albo L na końcu, Rafa. No i łatwiej jest im mówić Robert i czasami używają mojego drugiego imienia, aczkolwiek ja nie lubię, bo ja lubię swoje pierwsze imię i ja się cieszę, że tak mam na imię i lubię, jak mi mówią normalnie Rafał, czy też Rafal z ich akcentem rumuńskim, ale jak nie używają właśnie tego imienia drugiego, tak, no bo ja nie jestem Robert, okej, mam to imię drugie po tacie, no ale mam. Ale go nie używam w tym sensie, bo tutaj ludzie używają dwóch imion zawsze. Nawet czasami tata Anny mówi tak, Anna Maria, gdzie jest Anna Maria? Ja jeszcze się śmiałem, mówię, jeszcze wtedy tak, bo ona jeszcze, to by chyba było przed ślubem. No, czemu jeszcze nie zapytasz się, gdzie jest Anna Maria Enake, bo ona miała tak hiszpańskie nazwisko.
No i ten, także tak żartowałem. I tak to jest właśnie, także mój tata Robert, mama Jadwiga. Mama Jadwiga i co jeszcze, siostrę mam, która jest młodsza ode mnie 3 lata. No i siostra pracuje w Krakowie w jednym z przedszkoli, jest wychowanką w przedszkolu. Także no tak to jest. Jak będzie okazja, to jak już wspomniałem, no to ich pokażę na YouTubie. A teraz co, idę sobie tutaj, będę nagrywał różne rzeczy na drugi kanał i jak później będę z Karimem i Zaną, no to jeszcze się pokażemy wspólnie w tym dzisiejszym odcinku. Także to jeszcze nie koniec filmu, zostańcie razem z nami. Idziemy z Karimkiem teraz na spacer. Ja tylko i on, bo wcześniej była Anna z siostrą Nikoletą, która była nas odwiedzić, także oni byli razem przejść z Karimem w parku. Ja sobie tam robiłem różne rzeczy na komputerze, tak? I teraz jest czas na mnie, Anna sobie trochę odpocznie w domu, posiedzi. A ja idę właśnie z Karimkiem, idziemy się przejść. Tak, Karim? Idziemy na spacer. Chodź, przejdziemy się tutaj gdzieś, zobaczymy tam, czy nas nie ma na przykład. Dobra? Chodź, idziemy. Karim bardzo chciał tego selfie sticka. Ja mu na chwilę wziąłem, bo musiałem nagrać jedną scenę przed chwilą, co widzieliście. A jemu się tak spodobał i się chce bawić. No to baw się, Karimku, selfie stickiem. Ja sobie ponagrywam tak z ręki. A ty ten, bo teraz nagrywamy troszkę iPhone'em. Dobra, chodź, idziemy na spacerek. No i co, jesteśmy z Karimkiem na placyku zabaw. Troszkę, co tak ci się dziewa? Troszkę się tutaj pochuśta, troszkę się pobawi. No i będziemy za niedługo się zbierać. Robi się już wieczór. Zachód słońca ładny. Po Peszcile Ordeni. O, słychać Karima, jak sobie tutaj tak buczy. No i co? Chodź, huśtamy się chwilę i za niedługo idziemy, tylko trzeba uważać, żebym nie podchodził pod huśtawkę, bo mnie kopiesz. Dobrze, wystarczy tych zabaw na placyku zabaw. Jak to zabrzmiało w ogóle? Zabaw na placyku zabaw. Masło maślane, ale trudno. Tak jest, wracamy teraz z Karimem, choć wracamy. Napijesz się troszkę wody, tam mamy w bidoniku. I idziemy teraz do domku, trzeba będzie zrobić jakąś kąpiel i w ogóle no, szykować się do spania za niedługo, tak? Karimowi bardzo się podobało tutaj, bo widział dużo dzieci, jest taki bardzo, jakby to powiedzieć, zachęcony do tego, żeby z dziećmi przebywać. Tutaj mikrofon mam, chciałeś wziąć mikrofon? No, tego nie dotykamy. Nie dotykamy mikrofonu, dobra Karim. Chodź już, definitywnie wracamy. Dobrze, my już prawie jesteśmy w domu, prawie zaszliśmy. Vlog weekendowy, tak? Pokazałem wam, jak spędzaliśmy kolejny nasz weekend. Zawsze w weekendy coś się dzieje więcej. Zawsze jest coś, co można pokazać. Jeżeli będą jakieś zdarzenia w tygodniu, które będą warte filmowania, to też oczywiście będę to robił. Co więcej, zachęcam wszystkich do tego, żebyście pisali komentarze, żebyście zostawiali pierdółki w postaci łapek w górę, no i żebyście subskrybowali nasz rodzinny kanał Mora Family Vlog. Tu jest małej Mora, mały Karim. Karimku, proszę wziąć te rączki z buzi, nie wolno rączek do buzi. Na co ty tam znowu patrzysz? Co ci się tam znowu podoba? Widzę, że jesteś medialny jak zawsze. No, o tutaj tak. Pozdrawiasz wszystkich widzów? Pozdrawiasz, tak? Dobra, pozdrawiamy. No i co? A jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że mam nadzieję, że to jak tam skomentowałem też, jak to jest z rodziną moją, która mieszka w Polsce, no to, że jest to gdzieś dla was też jasny przekaz. No i co, będzie kiedyś możliwość, to będę filmował, będę pokazywał. Na razie nie było takiej sposobności. Dobra, już definitywnie żegnamy się z wami. Pokaż się, Karim, już tutaj tak na zakończenie. Widzę, że tam patrzysz tak
ciekawie. I pozdrów wszystkich widzów. Widzę, jak pozdrawiasz. Świetnie to zrobiłeś. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!